Cześć drodzy widzowie, dzisiaj spotkałem się z Szymonem Kołeckim. Cześć Szymon. Witam wszystkich, cześć. No i jest to wywiad w końcu obiecany, bo widzieliśmy się już dwa razy i nie mogliśmy wam zdradzić najpierw terminu, później przeciwnika, a dzisiaj chyba nie możemy zdradzić jedynie lokalizacji. Kurde, mi się wydaje, że w Warszawie jest gala, ale głowy nie dam ostatecznie, nie? No ja też właśnie nie, więc kurczę, jakby tego nie wiem. Szymon, wiadomość gruchnęła, jaka gruchnęła. Gruchnęła wiadomość, której chyba nikt się jednak nie spodziewał. No może tam już jakieś doniesienia się pojawiły na chwilę przed. No ale jest ta twoja długo wyczekiwana walka życia, że tak powiem. Czyli Szymon Kołecki kontra Akop Szostak. Dobrze, że to nie Tomek Narkun jednak, bo chyba pytałeś, czy to nie kiedyś nie Tomek. Nie no, to walka życia, nie nazwam tego walką życia, ale no jest walka jaka jest. No, został zostawiony pojedynek z Akopem i 17 ktoś komuś wleje solidnie. No mówię walka życia, bo o tej walce mówiło się, no chyba, że nigdy nie mówiło się w kontekście twoim, no z Jurasem również dużo się mówiło o walce, ale z Akopem to jest w ogóle hit, o tym się mówiło długi czas. Ale mi się wydaje, że w pewnym momencie Szymon, ty powiedziałeś, że już nie jesteś zainteresowany tym starciem. Nie. Faktycznie jakiś czas temu ktoś mnie pytał i powiedziałem, że nie jestem zainteresowany. Wtedy jakieś inne walki miałem na horyzoncie, natomiast później przyszedł ten okres przedwakacyjny, dostałem propozycję kilku nazwisk, wśród nich był Akop. Mówię, zgodziłem się na wszystkie, trener je przeanalizował, też się zgodził na wszystkie i po jakichś tam perturbacjach z zestawieniami finalnie federacja zdecydowała, że jednak to zestawienie wzbudzi zainteresowanie. Od razu umówmy się, to nie jest walka o pas, chyba że BMF, jak w tym, jak UFC może KSW na BMF pas. Nie jest to jakieś sportowe zestawienie, ale to jest zestawienie, które się wiąże z dużymi emocjami, bo chyba gdzieś od 3 lat, co jakiś czas gdzieś tam się przewija nazwisko Kołeckiego i Szostaka zestawiane wspólnie w różnych konfiguracjach, także myślę, że tego 17 chyba się to zmaterializuje. Przeciwnik ci podobno wypadł inny. Czy możesz zdradzić, kto to był? Nie mogę, dlatego że to jest jakby rolą federacji. Możecie pytać Wojsława, myślę, że on wam na to odpowie. Tak jak mówiłem wcześniej, w sumie w tym okresie jakby miałem w międzyczasie 5 nazwisk, do których mogłem się gdzieś tam przymierzać i też bym o nich nie chciał mówić, bo nie jestem pewien, czy wszystkie te nazwiska dostały zapytanie po analizie ze strony KSW, bo kiedy myśmy się na nie zgodzili, być może KSW tylko po prostu wybrało te, którymi byłoby zainteresowane bardziej lub mniej. Także to jest roli federacji, żeby takie szczegóły ujawniać. I to była jedyna opcja? Akop był jedyną opcją rezerwową? Ja nie wiem, czy to była opcja rezerwowa, czy po prostu, czy jedyna, nie wiem jak to traktować. No, zadzwonił do mnie Wojsław, powiedział, jest zmiana rywala, będzie Akop, na którego się zgodziłeś. Wie, okej, wasz wybór. Tak naprawdę do mediów, czy ogólnie do opinii publicznej, ta informacja poszła chyba troszeczkę niechcący przez kanał sportowy, bo ogłosili waszą konfrontację w takim programie u siebie na antenie. Wtedy był Kołecki i Szostak. Wszyscy zaczęli się dziwić, czy jednak będzie walka. Jak wspominasz w ogóle udział w tym programie? Taki beznamiętny jakby mój był udział, ani tam nie było żadnego dymu, ani żadnego większego zamieszania. To powiedziałem, co miałem do powiedzenia, co jest powodem, dla którego mógłbym się wówczas ewentualnie zgodzić. Chociaż szczerze muszę przyznać, że wtedy jeszcze ta walka nie była klepnięta, mimo że to było jakieś 4 dni czy 3 przed finalnym ogłoszeniem. Widać w weekend gdzieś tam sztaby dobrze popracowały i się dogadały federacji i Akopa i tą walkę ogłoszono. Natomiast ja wtedy tłumaczyłem argumenty, dla których jeżeli takiej walki dojdzie, ja się na nią zgodzę i tyle. Szymon, no musimy ten załatwić raz temat, a dobrze, jest walka, po walce już tematu nie będzie, więc przed walką, skąd jest w ogóle ten konflikt z Akopem w twoim mniemaniu, od czego to się zaczęło? Czy to się zaczęło od tych wypowiedzi a propos twojej popularności, czy gdzieś? Czy ja kiedyś dokładnie chyba w tym miejscu siedziałem, nie pamiętam z którym z was, z dziennikarzy rozmawiałem. Szykowałem się do walki na Babilonie, którą miałem stoczyć gdzieś za mniej więcej 2 miesiące i któryś z chłopaków zapytał mnie, z kim chciałbym zawalczyć. Ja generalnie jakoś tam sobie nigdy nie wybieram, ale tak
naprawdę czysto sportowo, z dobrymi intencjami powiedziałem, że no jest taki zawodnik, który trenował kiedyś u mojego kolegi klubowego i podobno ma niezłe argumenty i to byłaby ciekawa walka i wymieniłem wtedy Jakoba Szostaka. No, on wydaje mi się nie obejrzał tego materiału, ktoś go gdzieś podpuścił być może, a być może jakiś nagłówek go zjeżył i pozwolił sobie na kilka niewybrednych komentarzy względem mojej osoby, które gdzieś tam poszły za daleko, bo tych wywiadów było kilka, potem były trochę jeszcze odświeżane, także myślę, że to jest jeden z powodów, dla których na tą walkę się zgodziłem, bo parę razy mnie obraził i tym łatwiej było mi się zgodzić na walkę z nim. Traktujesz to trochę osobiście? Staram się tego nie robić, ale wiadomo, że nie da się uciec od historii, w których gość, który nie wiem, w sporcie nic nie znaczy, opowiada, że skończy twoją karierę. No ja zawodnikiem w MMA to jestem przeciętnym i tam nie uważam się za jakiegoś zawodnika z jakąkolwiek karierą, ale w podnoszeniu ciężarów jednak uważam siebie za znaczącą postać czy w sporcie olimpijskim i jestem jakby sportowcem, który został wybrany przez Telewizję Polską i Przegląd Sportowy do grona 25 najlepszych sportowców 25-lecia wolnej Polski. Koło takich nazwisk jak Małysz, jak Justyna Kowalczyk, Stoch, czy tym podobne nazwiska. I wychodzi taki gość i on opowiada, że no teraz ja przegram z Pudzianem, potem przegram z nim i to będzie czas na emeryturę. No i takie rzeczy trochę mnie zirytowały, bo nie ktoś taki jak on będzie decydował, kiedy ja się wybiorę na emeryturę. A tam parę było takich, można powiedzieć, humorystycznych też jego wypowiedzi. Może chciał mi dogryźć, ale ja to bardziej odebrałem z żartem. Ale generalnie coś mu się tam pomieszało, bo wydawało mu się, że ja się chcę wypromować na walce z nim, także dostałem szansę, w sumie z niej skorzystam, będę się teraz promował dzięki walce z Jakobem. No, zobaczymy, jak mi to wyjdzie. A propos promowania, no to właśnie taka kwestia, bo dzwonił do mnie wczoraj Wojsław, że czy mogą wykorzystać wypowiedź z mojego wywiadu do trailera. Podejrzewam, że chodzi o wypowiedź, w którym Jakob powiedział ten słynny cytat o psie, że jego pies chyba tak ma więcej lajków od ciebie na Instagramie? W ogóle jeżeli chodzi o tą wypowiedź, to ona absolutnie mnie nie uraziła, bo jakby ja nie żyję w świecie Instagrama. Mam oczywiście media społecznościowe, ale mam je od czasu, kiedy trenuję MMA. Jest to związane z tym, że gdzieś tam mam jakieś wymogi sponsorskie, plus jakby czas się trochę zmienił. Czasami kibice chcą zobaczyć, co się dzieje u ciebie w domu, ale do jakiegoś takiego momentu. Natomiast nigdy nie walczyłem o ilości obserwujących lajków. Jeżeli ktoś chce mnie obserwować, to ja się z tego powodu bardzo cieszę. Nie robię żadnych akcji związanych z poszerzaniem swojego konta, nie kupuję tych lajków obserwujących, innych cudów. Wiem, że tam tego typu rzeczy się mogą robić. Jeżeli komuś zależy na tym, żeby rozprzestrzeniać zasięg swojego konta, to może iść śladami paru specjalistów z Polski, którzy mają szerokie zasięgi, ale ja nie wiem, czy ja bym chciał być znany z rzeczy, które oni robią i dzięki temu mieć zasięgi. Ja jestem sportowcem, czasami gdzieś tam coś tam zamieszczę, gdzieś tam rodzinnego, ale to jest do jakiegoś pewnego momentu. Natomiast wracając do tego porównania, że jego pies ma więcej lajków niż ja obserwujący, dla mnie to jest w ogóle zabawne. Myślę, że takie rzeczy przeżywa człowiek, który żyje jednak tym internetem i osoba, która żyje gdzieś w tym wirtualnym świecie, a nie w realnym. Ja jednak żyję w realnym. Odwiedzałeś profil Jakoba na Instagramie? Przygotowywałem się do nagrań, do trailerów i do różnych programów i wszedłem na profil Jakoba i gdzieś tam przejrzałem, chyba to był instagramowy profil, nie? To w ogóle mi się to nie podoba. Nawet ktoś mnie kiedyś spytał, czy po walce, czy jakoś jak już sobie tam wyjaśnimy, czy jakieś nam się mogą polepszyć relacje. Ja nie sądzę, żebym chciał mieć relacje z kimś, kto tak uzewnętrznia swoje życie towarzyskie czy tam rodzinne na różnych kanałach społecznościowych, bo ja w ogóle nie potrafię tego zrozumieć, że te wszystkie takie intymne, wrażliwe momenty z żoną są tak fajnie oprawione w zdjęcie, w nagranie, tak zaaranżowane, tak wyreżyserowane, bo kiedy ja chcę, nie wiem, przytulić żonę albo dać, nie wiem, dziecku jakiś prezent, czy kwiaty, czy cokolwiek, to nie ma przy mnie akurat kamery, fotografa, który to wszystko ujmie. Jak ja chcę zrobić z córką jakieś zdjęcie w basenie, to 10 minut się zastanawiam, jak to zrobić od której strony i jak ono potem wyjdzie. Natomiast na tym kanale wygląda to wszystko naprawdę bardzo perfekcyjnie i są oczywiście też ciekawe rzeczy, bo z tej praktyki trenerskiej Jakoba są relacje jego podopiecznych i
powiedzmy, no, to mogę ocenić jako fachową robotę. Natomiast to wylewanie takie sztuczne tego wszystkiego, co się ma w domu, takie nachalne, to absolutnie nie jest mój styl. Nie boisz się trochę, Szymon, że spadną na ciebie słowa krytyki za to zestawienie? No bo już są w internecie głosy, że to jest dla ciebie łatwa walka, łatwe pieniądze, zero jakiejś motywacji sportowej. No jednak jesteś murowanym faworytem większości kibiców. Znaczy ja nie trenuję lżej, aniżeli bym trenował do jakiejkolwiek innej walki. Robię wszystko, co mogę, nawet ci pokazywałem, płyn mi się w kolanie zebrał, musiał być spuszczony w weekend, dzisiaj znowu gdzieś tam nachodzi kontuzje swoje, mam związane z tym przygotowaniami i jakby nie lekceważę rywala, będę do niego przygotowany tak samo jak do każdego innego. Oczywiście na papierze jest to łatwiejsza walka, ale jakby klatka wszystko zweryfikuje. Ja mam nadzieję pokazać kompletną dominację i zniszczyć go sportowo. Natomiast nie przeszkadzają mi żadne słowa krytyki, dlatego że to jest moja praca. Jak ja dostaję pieniądze i to solidne pieniądze, ja w ogóle uważam, że poza pewnie dwoma nazwiskami w polskim MMA nikt by z żadnej kategorii wagowej w Polsce nikt by nie odmówił tego zestawienia, jeśli by dostał taką wypłatę, jaką ja dostaję. Także w ogóle jakby słowa krytyki w żaden sposób na mnie nie wpływają. Jakby spodziewałem się tego, że ktoś może mówić o tym, to jest łatwe zadanie, ale to jest moja praca, takie dostałem zadanie od pracodawcy, przyjąłem je, zrealizuję, wykonam, trenuję dalej i mam nadzieję, jakby też pod kątem sportowym jest to jakieś kolejne doświadczenie. Trener Mirek już zaciera ręce na to zestawienie? No bo chyba zestawienie marzeń dla trenera. Trener Mirek się cieszy z tego zestawienia, natomiast ma teraz tak dużo pracy, że nie wiem, czy on będzie się angażował gdzieś tam promocyjnie tutaj przed tą walką. To już trener Mirka należy spytać. Jest już na obozie, tam do nich dołączę lada chwila. Tam naprawdę mają dużo pracy. Tak sportowo, na pewno analizowałeś dotychczasowe walki Jakopa, bądź przynajmniej widziałeś, gdzie upatrujesz jakieś jego mocne strony, jeśli widzisz, a gdzie no, takie najsłabsze i swoją szansę. Na jednej walce nawet byłem, kiedy gala się odbywała na WCA 2,5 roku temu prawie, to się spodziewałem, że prędzej czy później może dojść do takiego zamieszania i kupiłem sobie bilet normalnie w kasie i siadłem w piątym czy szóstym rzędzie i obserwowałem z bliska tą walkę. Także jego walki też oglądałem. Jakbym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że jego najmocniejszym punktem jest piosenka na wyjście Moniki Brodki, ale jakby nie wypada mi żartować z tego typu, bo tą piosenkę też bardzo lubię, jest bardzo fajna. Natomiast już tak czysto sportowo, dzisiaj to nawet tam mówiłem gdzieś, że jak mu dać jedną nogę do złapania, to potrafi niezłą posadkę zrobić za jedną nogę, potrafi nieźle skontrolować, dzięki kontroli wygrał z Łukaszem Borowskim na Fenie walkę trzyrundową, ciężką i dobrą. Także w ogóle on walczył z dwoma moimi przeciwnikami, bo walczył i z Łukaszem, i z Wojtkiem Balejko i z nimi wygrał. Także też przestrzegałbym przed takim postrzeganiem tej walki, że to będzie walka do jednej bramki, bo ja uważam, że Akop nie jest tak słaby, jak wypadł w walce z Erkojunem, że on na pewno potrafi dużo więcej, tym bardziej, że ja oglądałem jego walki, jak ktoś chce poszerzyć wiadomości na jego temat, to powinien sobie to obejrzeć i dlatego ja i trenuję solidnie i jakby koncentruję się na tym mocno i będę robił wszystko, żeby ani na sekundę nie zdekoncentrować się w trakcie walki po to, żeby pokazać tą przewagę, którą będę miał, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli bym zrobił błąd, to na pewno może dojść do sytuacji zagrożonej. Jak widzisz na przykład się w sytuacji, gdy leżysz na plecach, a Kobo właśnie jest na górze, macie już jakieś na to myczki? Znaczy ja od 4 lat, od pierwszego treningu, jaki miałem u Mirka Oknińskiego, najwięcej robiłem wyjść z sytuacji zagrożonych. Od tego się w ogóle zaczęła moja walka o to, żeby się rozwijać w MMA i pierwsze 2 lata to praktycznie było wychodzenie z dosiadu, z zapleców, z półgardy, z bocznej i to robiłem latami, także nie wyobrażam sobie, że nawet jeśli się przewrócę czy cokolwiek się stanie, że ja z tej pozycji dam się skontrolować, poddać albo bić. W zależności od tego, jaka to będzie sytuacja, takie wyjście czy akcję zastosuję. No, jak będzie trzeba, to go poddam nawet z dołu, ale nie zamierzam leżeć na plecach. Szymon, powiedziałeś też coś takiego a propos walki z Jurasem, że no sportowo to już byłby krok w tył. Czy uważasz, że na przykład porównując Akopa i Jurasa, który z nich na ten moment prezentuje wyższy poziom sportowy, twoim zdaniem? Nie, no myślę, że Juras jest lepszym sportowcem niż Akop, jest bardziej doświadczonym, bardziej wszechstronnym. I nie, no Łukasza nie można porównywać do Akopa, no to zdecydowanie, ale ja już też to mówiłem, jakby ja mając 40 lat nie jestem w stanie co walkę podnosić sobie poziomu, bo
zaraz mi się skończą moje możliwości. Trzeba czasami zrobić dwa kroki w przód, później jeden krok w tył, złapać trochę oddechu, żeby znowu móc coś podskoczyć do przodu. I no jak mówię, no dostałem walkę z Jakobem. Dla mnie ona będzie zupełnie inna od wcześniejszych, dlatego że gdzieś tam emocje grają rolę. Gdzieś tam dużo hejtu na pewno związanego z tą walką się wylewa i to wszystko trzeba udźwignąć. I są czasami walki, w których ta część sportowa jest łatwiejsza od tej części pozasportowej i tego typu doświadczenie też jest czymś, co trzeba przeżyć. Ostatnie jeszcze takie pytanie ode mnie a propos Akopa i właśnie tutaj porównania waszej popularności. Czy sądzisz, że, no bo Akop ma mnóstwo tych lajków na Instagramie, no tego jakby nie można z tym dyskutować, natomiast ja mam poważną wątpliwość, czy te lajki na Instagramie przekładają się na taką prawdziwą popularność wśród ludzi, że tak powiem. I czy ty tak szczerze możesz powiedzieć, że uważasz, że to jest bardziej popularna od ciebie osoba w naszym kraju, czy nie? Nie mnie ocenia skalę popularności, ale jak mnie zatrzymuje jakikolwiek policjant, czy wsiadam do taksówki, czy nie wiem, jadę pociągiem i przychodzi konduktor, to daję dowód czy jakiś dokument do legitymacji, to no, każdy gdzieś zna moje nazwisko z tych osób. No, trudno mi powiedzieć, czy oni śledzą na Instagramie Akopa. Nie wiem, natomiast ja mam też chyba, znam bodajże 3 osoby, które śledzą profil Akopa. Jedno to jest taka trenerka, która u mnie w klubie prowadzi zawodniczki i wiem, że ona jakby docenia go, jej się podoba to podejście w stosunku do żony, do rodziny eksponowane na tym kanale, ale 2 moich kolegów go obserwuje po to, że no, uważają to za śmieszne i po prostu no, leją z tego kanału bardziej niż podziwiają. No ale po lajkach widać, że jest duża część ludzi, którym się ten kanał podoba. Szymon, na sam koniec mam tutaj pytania od naszych, w sumie od jednego wspierającego, bo dopiero wrzuciłem to w nocy i tylko Morfi się wyrobił na czas przed moim wyjazdem. I jeszcze pierwsze pytanie brzmi, walka z Akopem to łatwy zarobek? W jaki sposób podchodzisz do tej walki? No, trzeba być szczerym, bo gdybym ja miał dostać walkę z zawodnikiem na poziomu Martina Zawady, a walkę z Akopem Szostakiem, to wydaje się, że walka z Akopem Szostakiem jest zdecydowanie łatwiejsza. Ale tu jest ten element jakby psychologiczny, jaki pozasportowy jest trudniejszy, aniżeli sam ten sportowy. Bo wychodzisz do walki, jak przegrasz z Martinem Zawadą, to nikt ci złego słowa nie powie, bo Martin to jest uznana marka. Ale weź wyjdź do walki z Akopem, potknij się, dostaniesz, nie wiem, kopa w łeb i się obudzisz po walce i jak to światu potem wytłumaczysz. Także wydaje się teoretycznie na papierze, że to są łatwe pieniądze, ale mentalnie wcale one nie są łatwe. Czy uważasz, że Akop może cię czymkolwiek zaskoczyć? Bardziej w sytuacji, kiedy coś by się wydarzyło po jakiejś akcji typu, nie wiem, obalenie, skręcenie nogi, zerwanie więzadła, nie wiem, jakieś uszkodzenie ręki albo jakaś poważna kontuzja, która mnie unieruchomi, czy nie pozwoli mi normalnie walczyć, to wtedy tak. Natomiast jeżeli ta walka będzie taka typowa, konwencjonalna, ja będę wywierał presję, to myślę, że nie. Czy na kolejnej gali zawalczysz z kimś bardziej wymagającym? Jeżeli wygram z Akopem, to na kolejnej gali na pewno zawalczę z kimś bardziej wymagającym, bo no, prawdę powiedziawszy, jeżeli bym przegrał z Akopem, to staję się najsłabszym zawodnikiem Federacji KSW. Natomiast jeśli wygram, no to trudno znaleźć kogoś no, na poziomie Akopa już w tej federacji, ale myślę, tak jak powiedziałem, 2 kroki w przód, 1 w tył, to pod kątem sportowym, ale mówię, pozasportowo jeszcze najpierw trzeba to udźwignąć. Kto jest twoim faworytem do złota olimpijskiego w twojej kategorii? Bo gwiazdą igrzysk to zostanie raczej Talahadze. No Talahadze to na pewno w podnoszeniu ciężarów jest największą gwiazdą wszechczasów. Natomiast w mojej kategorii wagowej trudno powiedzieć, to wystąpi, bo te wszystkie najmocniejsze reprezentacje mogą ze względu na te problemy dopingowe stawić po jednym zawodniku. I gdyby to był normalny start taki światowy, to tam byłby bardzo mocny Irańczyk, bardzo mocny Katarczyk i bardzo mocny Chińczyk. Ale z tej trójki prawdopodobnie startuje jeden i nie wiem, który z nich wygra. Nie wiem, ten, który dożyje do tych igrzysk i jego reprezentacja nie zostanie zawieszona pewnie. Jak oceniasz szanse medalowe Bartłomieja Adamusa i Jarka Michalskiego? To jest podobna historia. 1,5 miesiąca temu byś mnie zapytał, to bym powiedział, że żaden z nich nie ma szans medalowych. Natomiast teraz widziałem gdzieś wstępne listy rankingowe po właśnie tych roszadach, gdzie te najmocniejsze reprezentacje jak Iran, Chiny, Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Armenia, Azerbejdżan i tym podobne mogą wystawić tylko po jednym zawodniku na bodajże 8 czy 6 możliwych miejsc,
to nagle okazuje się, że Arek Michalski gdzieś tam jest na 5. miejscu w rankingu. Jeżeli podciągnie trochę swoją formę, plus ktoś tam spali, może się okazać, że zbliży się do sytuacji medalowej. Być może z Bartkiem Adamusem będzie podobnie, ale to naprawdę może się okazać, że na igrzyska trudniej było się zakwalifikować niż zdobyć medal, a może bez tego medalu wrócą. Nie wiem. To szczerze, to na dzień dzisiejszy to jest trochę wróżenie z fusów. I ostatnie pytanie, Szymon. Czy wiesz może, jakie są szanse, żeby na igrzyskach pojawili się Adrian Zieliński i Arsen Kasabijew? No na tych oczywiście nie, dlatego że nie uczestniczyli w kwalifikacjach olimpijskich. Natomiast na tych za 3 lata absolutnie uważam, że obaj mogą wystąpić. Okej, Szymon, to wszystko ode mnie, od naszych wspierających. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas. Drodzy Państwo, Szymon Kołecki był moim gościem. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia.